Chwała niech będzie naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, drodzy. Jesteśmy tutaj dlatego, że Pan jeszcze nie przyszedł. Gdyby przyszedł, nie byłoby nas tutaj. Czy gdyby przyszedł Jezus, byłbyś zabrany? Jesteś z Nim pojednany? Biblia mówi, że przyjdzie nagle, niespodziewanie i zabierze tych, którzy Go umiłowali. To znaczy, że jeżeli nie przyszedł jeszcze, to znaczy, że jest czas łaski. To znaczy, że jeszcze masz możliwość pojednać się z Bogiem. To znaczy, że jeszcze Bóg cierpliwie czeka, aby okazać ci łaskę, aby się nad tobą zmiłować, abyś mógł Jemu zaufać i uratować swoje życie. Drodzy, jest wielką zawsze radością, z drugiej strony przywilejem, łaską, kiedy można stać na tym miejscu i zwiastować Boże Słowo. To jest łaska. Każdy, który ma taką możliwość, ma łaskę daną od Boga, aby to móc czynić. To nie jest coś takiego po prostu zwykłego. Chciałbym dzisiaj mówić oczywiście o Bogu. Słyszeliśmy już Psalm 23. Chciałbym, żebyśmy postawili pytania, które może brzmią bardzo... To są z jednej strony bardzo retoryczne pytania, a z drugiej strony nie dla wszystkich one są takimi. Dla niektórych są zagadką, pytaniami, na które czasami ludzie się zastanawiają, jaka jest odpowiedź. Chciałbym zadać pytanie, czy Bóg jest Bogiem, który ma dobre myśli i dobre zamiary wobec nas, wobec ciebie konkretnie, wobec mnie. Jak myślisz, czy Boże myśli i Boże zamiary wobec twojego życia są dobre? Czy On ma dobre zamiary? Czy raczej Bóg działa w stosunku do nas w jakikolwiek podstępny sposób? Czy Bogu zależy na mnie? I czy Bogu zależy na twoim życiu? Czy zastanawialiśmy się nad tym, czy Bóg jest Bogiem, który jest po naszej stronie, czy nie jest po naszej stronie? Czy tak naprawdę zależy Mu na tobie i na mnie, czy też nie? Mówię, dla jednych są to pytania retoryczne. Ci, którzy znają Boga, wiedzą, jaka jest odpowiedź. Ale z drugiej strony, drodzy, musimy sobie przypominać te wielkie prawdy o Bogu, jakim On naprawdę jest. Dlatego, że diabeł próbuje ten obraz Boga zniekształcić. Diabeł jest szpecem od zniekształcania wizerunku obrazu Boga dla nas. I czasami zapędza nas w taki, powiedzmy, kozi róg, jak my to mówimy, w takie miejsce, że nam się wydaje, że nie możemy już skierować naszego wzroku ku Bogu, aby nam pomógł. Jakim On jest? Czy jest dobrym Ojcem? I kochani, na te wszystkie pytania oczywiście znajdujemy właściwe odpowiedzi nie dlatego, że jako ludzie chcemy, żeby Bóg takim był, ale dlatego, że On takim właśnie się objawia, mówi do nas, że takim jest. Jeremiasz mówi tak. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan. Odmienię wasz los. I zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan. I sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. Kochani, te słowa, to Słowo Boże skierowane jest do ludu Bożego, który właśnie przed chwilą został przez Boga skarcony, osądzony, i Bóg pozwolił, żeby ten okrutny naród z północy, Babilończycy, uprowadzili ich do niewoli w Babilonie.
To są ludzie, którzy Boga totalnie zawiedli. To są ludzie, którzy odwrócili się plecami do Boga. To są ludzie, którzy zapomnieli, co to jest łaska, co to jest miłosierdzie. To są ludzie, którzy wykorzystywali jeden drugiego, brata i siostrę. Upijali się. Kapłan razem z Izraelitą. Właściwie nie było żadnej różnicy i żadnego dobrego przykładu. I Bóg wylał na nich swój gniew. A jednak Bóg mówi do tych ludzi. Do tych ludzi. Ja wiem, jakie myśli mam o was. Mój plan co do was się nie zmienił. Oto w swojej miłości musiałem skarcić was. Oto w swojej miłości musiałem coś zrobić, abyście oprzytomnieli. Ale mój zamiar i mój plan nie zmienił się co do waszego życia. Plany Boże są cudowne i wspaniałe wobec nas. Oczywiście, że możesz być ciągle krnąbrnym. Możesz ciągle sprzeciwiać się Bogu. Możesz ciągle uciekać od Boga i w końcu będziesz tam, gdzie chcesz być. Daleko od Boga. Od Jego łaski, od Jego dobroci, od tego planu, który wyznaczył dla twojego życia. Ale kiedy usłyszysz Jego głos pełen miłości i łaski i oprzytomniejesz i zawrócisz, On ma plan, który chce zrealizować. Plan o pokoju. Nie o niedoli. Nie o utrapieniu. Nie o potępieniu. Ale On ma dobry plan. Biblia mówi, że Bóg chce, żeby każdy człowiek był zbawionym, uratowanym człowiekiem. A kiedy Bóg, kiedy Jezus naucza w kazaniu na górze, mówi o Ojcu, który jest w niebie, który okazuje swoją łaskawość i miłosierdzie wobec złych i dobrych. Na jednych i drugich zsyła deszcz, jednym i drugim posyła słońce, co do jednych i drugich ma cierpliwość. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli Jego takim, jakim On jest w swoim sercu. O ileż bardziej Ojciec Niebieski da dobre rzeczy, da Ducha Świętego, którzy należą do Niego, swoim dzieciom. A więc Bóg objawia się, przedstawia się, abyśmy mieli ten właściwy obraz Boga, abyśmy nie pozwolili diabłu na to, żeby ten obraz zniekształcił, żebyśmy nie przelali swojego myślenia na Boga, jakie mamy, ale żebyśmy usłyszeli, co On sam objawia o sobie. Pełen łaski i dobroci. Powiem, tak myślę, drodzy, że kiedy Bóg będzie wylewał swój gniew i swój sąd na końcu, w tym będzie też wielki smutek. Takie jest moje zrozumienie. W tym może być też wielokrotnie wielki smutek nad tymi, którzy mogli osiągnąć niebo, mogli osiągnąć te Boże cele, te Boże błogosławieństwa, ale nie osiągnęli, bo nie chcieli ich pochwycić. I nie myślę, że będzie to taka wielka satysfakcja. Nareszcie dopadłem cię. Nie. Myślę, że serce Boga będzie złamane. Oto On miał plan dla ciebie i dla mnie. On miał plan dla swojego stworzenia. On ma dobre rzeczy i błogosławieństwa dla nas, a my tylko troszeczkę, nawet jako Boże dzieci, w tak niewielkim stopniu korzystamy z tego błogosławieństwa i łaski, którą wylewa, łaskę za łaską, chwałę za chwałą, w której chce, żebyśmy byli. Dlatego Jego słowo mówi tak, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie, błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, aby pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Biblia Tysiąclecia, wydanie trzecie mówi, o nic się już zbytnio nie troskajcie.
Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Chcę dzisiaj mówić, przypomnieć nam, drodzy, że Bóg, który jest dobry, który ma dobre myśli, dobre plany, dobre zamiary wobec nas, On chce pomóc Tobie i mnie każdego dnia, abyśmy nauczyli się nasze troski, nasze ciężary, nasze brzemiona składać na Niego. I Bogu się to wcale nie nudzi, ani Go to nie obraża, kiedy Ty i ja przychodzimy z naszymi ciężarami, z naszymi często ciężkimi przeżyciami, bo przecież Jego laska i kij pocieszają nas. Bo przecież On postanowił zastawić w obficie stół przed Tobą i przede mną. Bo przecież On obiecał, że nawet w dolinie cienia śmierci będzie ze mną. Nie troszczcie się. To słowo troszczyć, wszyscy je znamy z autopsji, wszyscy przecież to przeżywamy. Co będzie, jak stracę pracę? Co będzie, kiedy może urodzić się dziecko, które ma jakiś defekt i co ja zrobię? Co będzie, jeśli dożyję emerytury i właściwie kiepsko to wszystko wygląda? Co będzie? A Bóg mówi bardzo wyraźnie do tych, którzy Jemu zaufali, nie troszcz się na zapas. Nie gromadź. Pamiętacie, Jezus powiedział, dosyć ma dzień na swoim utrapieniu, czyli Bóg doskonale wie, że każdy twój i mój dzień niesie w sobie pewną porcję różnych trudności i sprawia nam kłopot. Jak potraktuje mnie szef? Czy nie wylecę z pracy? Jak będą się układały moje relacje w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Troska, zmartwienie i to słowo troszczyć się zawiera w sobie niepokój. Zamartwianie się zawsze wnosi niepokój. Pozbawia nas Bożego pokoju. To zamartwianie się powoduje, że zajmujemy się czymś naprzód. Właściwie to bardziej jest w naszej głowie niż w rzeczywistości, bo próbujemy w myślach kreować to, co może być jutro. Ale chcę wam powiedzieć, jutro, tak jak dzisiaj, należy do Boga. I ja należę do Boga. I ty należysz do Boga. I Bóg ma wszelką kontrolę nad twoim i nad moim życiem. Czy to znaczy, że nie będę przechodził i nie będziemy przechodzić przez trudne chwile? Absolutnie nie. Ale jednego możesz być pewny. Bóg jest z tobą. Amen? Bóg jest z tobą. I to jest, chciałbym, żebyśmy to zobaczyli i usłyszeli. Oto Pan mówi do swojego ludu, którego przed chwilą pozwolił wygnać do niewoli. Mówi, budujcie domy, troszcie się o pomyślność tego miasta. Ja będę was błogosławił. 70 lat będziecie w niewoli. Ale później was sprowadzę z powrotem do mojego dziedzictwa. Bo mam dobre myśli o was. Bo pragnę dobrego dla was. Bo pragnę was błogosławić. Bo zamierzyłem dobre rzeczy. Moi drodzy, kiedy Słowo Boże jest takie jasne i wyraźne, Pan Jezus nauczał o tym wielokrotnie i wzywał nas do tego, abyśmy rozprawili się, czy rozprawiali się w ten właściwy Boży sposób z troskami. W Ewangelii Marka, kiedy jest mowa o przypowieść o siewcy, jest napisane, a innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku, czyli naszej codzienności, codziennego życia i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo. Tak, iż plonu nie wydaje. Zwróćcie uwagę, tu jest kilka rzeczy. Na pierwszym miejscu postawiona jest troska, martwienie się, zamartwianie się, co też będzie, czy będzie dobrze, czy źle, a jak to się nie uda, jak przeżyję kolejną zimę.
Ja się też zastanawiam, jak ją przeżyję, bo już mam dość palenia w piecu węglowym. I co parę godzin mam taki piec, nie wiem, stary, że co parę godzin muszę tam biegać, dokładać, rusztować i tak dalej, i tak dalej. Martwimy się. Troski dnia codziennego. I tu jest napisane, oni słyszą słowo. Drodzy, powiedzmy, słyszę słowo. Powiedz, słyszę słowo. Ale te troski powodują jedną rzecz. Chociaż je słyszę, to popatrzcie, te troski są w stanie to słowo Boże, żywe, które słyszę, zadusić we mnie. Tak jak łuda bogactw. Tak jak pożądanie innych rzeczy. Wiecie, jedni mają hobby zarabiać więcej i więcej i więcej, bo sąsiad ma lepszy samochód, on będzie miał jeszcze lepszy. Niech mu oczy wyjdą na wierzch. Tak? On coś sobie kupił, ja też sobie kupił. Niech zobaczy, że mnie też stać. To nic, że pracuję już prawie 24 godziny na dobę. Że już ledwo na rzęsach chodzę, ale niech zobaczy. Właściwie po co? Pamiętacie, Jezus mówi, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Cieszcie się tym. Bądźcie wdzięczni. A to jest pułapka. Ale taką samą pułapką jak łuda bogactw, jak pożądanie innych rzeczy. Wiecie, można mieć pałace, można mieć 3 domy, tylko po co? Wiecie, my mamy duży dom. Jak budowaliśmy ten dom, mówimy, tu będzie jedna rodzina dzieci, tu będzie druga rodzina dzieci, a my tu, no bo takie są trudności mieszkaniowe w Polsce. A dzisiaj byśmy wszystko inaczej budowali. Wiemy, że biblijną zasadą jest niech odłączy się od ojca i matki. No ale są trudne czasy. I chcemy pomóc. A więc budujemy jeszcze jeden pokój więcej. I tak naprawdę zajmujemy może 2 pokoje. Mamy ich 8. Ja nie mówię, że się nie przydają. Ale rozumiecie? Ktoś ma piękne domy, on zajrzy raz na parę lat tam, nie wiem, żeby zobaczyć, że w ogóle ma, że jeszcze mu nie ukradli. Ułuda, pułapka, ale też troska, bo wiesz, im masz więcej, musisz się troszczyć, żeby to pilnować. I nie możesz spać w nocy, bo myślisz, a może nóż jakiś złodziej tam przyjdzie. Może ktoś coś zepsuje. Troski tego wieku słyszą słowo. Kochani, my wielokrotnie słyszymy słowo, ale troski dnia codziennego nagle urosną do takich rozmiarów, że przestajemy słyszeć, co Bóg do nas mówi. I zamiast zaufać Bogu, który obiecał, że będzie się o mnie troszczył, ja mówię, jak się nie pomartwię, to z tego nic nie będzie. Nawet Pan Bóg nie pomoże. Zamartwianie się. Troszczenie. Niepokój. Moi drodzy, troski, nasze zmartwienia stają się w życiu Bożego dziecka w pewnym momencie większe niż sam Bóg. Przerastają Boga. Wiecie, ja też mogę wziąć małą monetę, która stanie się większa niż słońce. Jak popatrzę i zasłonię sobie słońce z pewnej perspektywy. Ale to wcale nie oznacza, że ta złotówka moja jest większa niż słońce. Ale problem potrafi nam zasłonić Boga. Tego, co On mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Nie troszczcie się, bo ja czuwam nad wami. Pan daje słowo, ale troski je zaduszają. Jestem podniesiony słowem, oto bracie, siostro, Pan do mnie przemówił, ale na drugi dzień jestem przywalony problemami. Jak ja sobie poradzę? Jak ja z tego wyjdę? Czy w ogóle jestem w stanie z tego wyjść?
jakby Boga w ogóle nie było. Jakby On w ogóle nie był moim Ojcem. Jakby On w ogóle się o mnie nie troszczył. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm? Któż z was troszcząc się może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Przypatrzcie się. Jeśli więc Bóg tak przywdziewa trawę polną, czyż nie o wiele więcej was, o mało wierni, ja bym to przetłumaczył, czyż nie o wiele więcej was, mało ufający? Mało ufający? Bo tego wszystkiego poganie szukają, ale wy najpierw szukajcie Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a tamto wszystko inne będzie dodane czy nie? Bóg obiecuje, że będę miał chleb, Bóg obiecuje, że będę miał się w coś przyodziać. Co prawda, może moje buty nie są za 800 zł. Ale cieszę się, że mam. Wiecie, to nie jest jak w tym, albo tym dowcipie. Cieszył się nawet z jednego buta. Bóg daje dwa. Jest taki dowcip, gdzie milicjant widzi człowieka idącego w jednym bucie i mówi: patieriał, patieriał. Czyli zgubiłeś, zgubiłeś. A on mówi: nie, na show. Nie, znalazłem. Bóg się o nas troszczy. A diabeł próbuje to wykrzywić. Ile razy cierpieliśmy, myśleliśmy, nie ma już wyjścia. Gdzie jest Bóg? Wiecie, były takie chwile, że wołałem do Boga, czy wołaliśmy do Boga i nie miałem żadnej odpowiedzi, jakby niebo było zamknięte, ale jednego byliśmy świadomi i wiedziałem, Bóg jest ze mną. Hiob, kiedy przeżywał swoją trudną sytuację, mówi tak: gdy udam się na wschód, nie ma go. Gdy udam się na zachód, nie ma go. Gdy zwrócę się ku północy, nie ma go. Na południu też go nie ma. Gdziekolwiek Hiob się zwracał w swoim bólu i cierpieniu, nie słyszał Boga. Ale to znaczy, czy to znaczy, że Boga nie było i że Bóg przestał czuwać nad Hiobem? Absolutnie nie. Absolutnie. Z jego perspektywy tak. Jego uczucia były totalnie zniszczone. Kogo by nie były, kiedy stracisz dzieci, majątek, wszystko, zdrowie. Kogo uczucia nie byłyby zdewastowane? Ale Hiob nie stracił jednego. Wiary. Chociaż go tam nie ma. To znaczy, ja go nie czuję. Gdziekolwiek się zwrócę, ja go nie czuję. A mówi, niebo jest jak z brązu nade mną. To Hiob wiedział, że Bóg jest. I jest ponad tym wszystkim. Nie troszcie się, co macie mówić, kiedy was zaprowadzą przed sędziów. I będziesz musiał zdać sprawę. I będziesz musiał odpowiedzieć, czy ty jesteś też jednym z nich? A może już zagrozili tobie, że jeżeli opowiesz się po stronie Chrystusa, to oni coś zrobią twojej rodzinie. Albo ty stracisz życie. Ty też jesteś jednym z nich. A Pan mówi, nie troszcie się, co będziecie mówić, gdyż Duch Święty w owym czasie da wam odpowiednie słowa. Kiedy mówimy, że Bóg troszczy się o nas i wzywa nas, abyśmy naszą troskę złożyli na Niego, odpoczęli w Nim, to wcale nie oznacza, że ty i ja i Bóg nie pozwoli, że nie będziemy przechodzić przez trudne rzeczy w naszym życiu. Zgoda? Sami zresztą wiemy, że takim życie jest. Każdy dzień niesie swoje troski. A Bóg mówi, ale ty się tym nie zajmuj. Złóż to na mnie. Zaufaj mi. Józef był
ulubionym, umiłowanym synem Jakuba. Wiecie, że rodzina Jakuba, patriarchy, była dysfunkcyjna. Tak by ją dzisiaj psycholodzy nazwali. Wiecie, w tej rodzinie działy się niefajne rzeczy. Naprawdę niefajne rzeczy. Właściwie rodzice też niefajnie postępowali. Jedno dziecko bardziej hołubili od innych. Nie rozkładali miłości porówno. No taka rodzina. Bóg wybiera ciekawych ludzi. My byśmy chcieli idealnych, ale nikt z nas idealny nie jest. A pomimo to Bóg nas wybrał, bo to jest łaska. Tak? To jest łaska. Mamy swoje garby, mamy swoje kanty, a Bóg nas wybrał, Bóg nas usprawiedliwił, Bóg nas uświęcił. I miał takiego pupila Józefa, 16-latek. Najlepsze kawałki, jak był obiad, dostawał Józef. Może nawet podwójna porcja dla niego, no bo on jest młody jeszcze i musi nabrać siły. Wiecie, bracia wychodzili z siebie. Tam Biblia mówi, że oni byli zazdrośni. Ojciec jeszcze mu, oni chodzili, że tak powiem, w używanych ciuchach, a on dostał ekstra nową. Uszytą specjalnie dla niego. Przysłali z Londynu. Kolorowa, fajna. Wiecie, czarę goryczy przelało to, że Józef postanowił pochwalić się snami. I to dwa naraz, tak jeden po drugim. Jeden, co jeden to lepszy. Taki szczególnie wybrany Józef. Wiecie, ja myślę, że im się ręce w pięści ściskały. I te snopy się kłaniają, i te gwiazdy się kłaniają, i nawet ojciec i matka. 16-latek. Tak, wiecie, dobrze jest czasami Bożych snów nie opowiadać. Zachowaj je dla siebie. Naprawdę. Nie wszystko, co Bóg do nas mówi, co nam objawia w słowie proroczym, w snach, wizjach, jest dla wszystkich. Po prostu to może być tylko dla ciebie. On się czuł taki super. No przecież jeszcze Pan Bóg daje mu takie sny, to jest w ogóle super. Kiedy zjawił się tam u swoich braci, 100 kilometrów od swojego domu, bracia mieli jeden plan, zabić Józefa. Popatrzcie, w jednym momencie cały jego świat, który znał, całe jego bezpieczeństwo, wszystko w jednym momencie się zawaliło. Nagle ten, który był taki pogodny, taki radosny, jak tu nie dziękować Bogu? Jak tu się nie cieszyć? Ojciec mnie miłuje, wszystkie co najlepsze rzeczy dla mnie. Jak tu w ogóle, jakie zmartwienia, drodzy, jakie zmartwienia. Chcę wam powiedzieć, prędzej czy później będziesz miał swoje. Tylko o to chodzi, żeby te zmartwienia nie zadusiły słowa i nie zabrały nam tej świadomości, że Bóg jest z nami i przeprowadzi nas. Znalazł się na dnie. Wiecie, jeden z biblistów to tak opisuje, że tak go później wyciągnęli, bo postanowili go zabić, ale zlitowali się, to go sprzedali jak niewolnika. Wyobraźcie sobie, tam ci go kupcy brali, szczękę otwierali, sprawdzali, ile ma zębów, czy wszystkie. Jak osła go potraktowali. Jakby osła czy konia, który jest na sprzedaży. Zdradzony, sprzedany, zostawiony. Jak tu się nie troszczyć? Jak tu nie płakać? Jak tu się nie zamknąć? Jak tu nie powiedzieć, Boże, czy Ty tego nie widzisz? Jak to dałeś mi sny, dałeś mi błogosławieństwo? Ale Pan posyła słowo, abyśmy mieli moc i zwycięstwo do przejścia przez najtrudniejsze chwile. I Biblia nam nie mówi, że nie będziemy przez nie przechodzić, ale mówi i obiecuje nam jedno, że Bóg jest zawsze z nami. Kiedy jest dobrze i kiedy jest źle, kiedy cały twój świat się wali, wiedz jedno, Pan jest z tobą. Czy nie mamy takich obietnic? Czytamy w liście do Hebrajczyków słowo, nie opuszczę cię, ani cię nie zostawię.
Oto muszę wziąć Boże Słowo, Bożą obietnicę, Bożą prawdę. Oto Pan obiecał, że mnie nigdy nie zostawi. A przecież w wielkim nakazie misyjnym czyż Jezus nie mówi, ja jestem z wami? Ja jestem z wami aż do skończenia świata. Nie o jeden dzień dłużej. Później już zawsze będziemy z Panem. Ci, którzy do Niego należą. Ja jestem z wami aż do skończenia świata i na wieki później, kiedy wytrwacie przy mnie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Kochani, wróćmy jeszcze na chwilę do Józefa. Jest dobrze, nie ma zmartwień, życie płynie lekko i przyjemnie. Na pewno Pan jest ze mną. Ale kiedy jestem sprzedany do niewoli, kiedy mój świat się wali, jestem potraktowany najgorzej, jak mogę być. Jestem na łasce, niełasce ludzi, których w ogóle nie znam, języka, którego nie znam, kultury, której nie znam. A właściwie dla Egipcjan, ci, którzy paśli owce, to byli w ogóle sort taki kiepski. Nie przebywali z nimi w ogóle, z tymi pastuchami. Tak, dlatego dali im oddzielny teren, żeby oni się nie zabrudzili nimi. Żeby, wiecie, nie przeszli tym zapachem zwierząt. Ale czytam w tej samej księdze, pierwszej Mojżeszowej, 39 rozdziale, wierszu 2, a Pan był z Józefem. Halleluja! A Pan był z Józefem. Może być tak, że stracisz pracę, może być tak, że cały twój świat runie, całe to poczucie bezpieczeństwa i możesz sobie włosy wyrywać z głowy, a Bóg mówi, zostaw, przydadzą się. Bo nawet jeden włos z twojej głowy nie spadnie bez mojej wiedzy. Bo ja będę się o ciebie troszczył. Będzie trudno, będzie czasami płacz, ale poprzez łzy będzie ta świadomość, że ja jestem z tobą. I nic złego nie może ci się stać, bo ja, Pan, jestem z tobą. Pamiętacie inną obietnicę, zapisaną też u proroka Izajasza? Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Jesteś wykupiony, bracie i siostro. Czy jesteś Bożym dzieckiem, drogo wykupionym? Nie bój się, bo On mnie wykupił. I który cię ukształtował, Izraelu. W liście do Efezjan, 2 rozdziale, wierszu 10 jest napisane, że On nas właśnie ukształtował. Jesteśmy Jego dziełem. Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś, gdy będziesz przechodził przez wody. Będę z tobą. A gdy przez rzeki nie zaleją cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Mamy cudownego Boga. Czasami Jego dziecko musi iść przez ogień. Czasami Jego dziecko musi iść przez wezbrane rzeki przeciwności. Czasami usłyszysz, oto jest już czas. Koniec. Ale jednego możemy być pewni, ty i ja, że nasz Pan idzie z nami aż poza śmierć. Amen? Idzie, tak jest napisane, że On idzie z nami aż poza śmierć i bezpiecznie nas przeprowadza na drugi brzeg. Bo nic nie jest w stanie ograbić nas z Jego błogosławieństwa. Nic nie jest w stanie odłączyć nas od Jego miłości. Ani życie, ani śmierć. Ani moce, ani aniołowie, ani zwierzchności. Diabeł jest artystą, jest szpecem od tego, żeby wrzucać do twojego i do mojego umysłu troskę i zamartwianie się dzień po dniu.
bo on doskonale wie, że chrześcijanin, który jest pod brzemieniem troski i zamartwiania, traci wiarę, przestaje chwalić Boga, przestaje być wdzięczny, przestaje mieć Boży pokój w swoim sercu, pozwala pustoszyć swoje wnętrze, swojego ducha, pozwala ograbiać się z żywej wiary poprzez te troski, którymi się zajmuje. Kochani, chcemy powiedzieć z ufnością ku Bogu i do Boga i ku Bogu. Mój Pan zna, wie o mojej trosce i brzemionach, o moich dzieci, o moje dzieci, o nasze dzieci. Nie wiem jak, modlę się, ale wiem jedno, mogę Bogu poruczyć i ufać, że we właściwym czasie On przemówi i poruszy serce i dotknie. Nie jest to łatwo, ale nie mamy innego wyjścia, jak Jemu ufać. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt. Troski o byt. Aby ów dzień was nie zaskoczył. Czuwajcie więc modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Józef stracił wszystko. To, co znał, przestało istnieć. Znalazł się w zupełnie nowej sytuacji i rzeczywistości. Nie stracił dzięki Bogu jednego. Obecności Pana, wiary. Był poddany tak wielkiej próbie ognia, doświadczeń, kiedy co troszeczkę się wzbił do góry, zaraz dostał w głowę i leciał w dół. Jak już było dobrze w domu Potyfara, jak już miał sobie wszystko poukładane i zaczęło wszystko dobrze, został oskarżony kłamliwie. Tak młody człowiek nie pozwolił, aby jego serce wypełniła gorycz w stosunku do Boga i do ludzi. Nie pozwolił, aby jego serce zawładnęło nieprzebaczenie. Nie pozwolił, aby jego serce było wypełnione pretensjami i użalaniem się nad sobą. Nie pozwolił. On był pełen dynamizmu w tej trudnej sytuacji. On robił najlepiej, co może robić, a Pan był cały czas z nim. Kiedy był w więzieniu. Wiecie, siedząc w tym więzieniu, jeszcze dodatkowo nie dość, że sprzedany, nie dość, że zdradzony, nie dość, że znowu kłamliwie oskarżony, już właściwie trafił na dno, bo to było dno. To nie były dzisiaj takie przyjemne cele, telewizja, wiecie, łóżko tam, kąpiel raz w tygodniu, tam śmierdziało, tam cuchnął. Słowo Boże mówi, że kiedy został włożony do więzienia, Psalm 105 mówi, że łańcuchy, kajdany spięły jego nogę, a na jego szyję zarzucono metalową obręcz. Jak tu się na Boga nie obrazić? Jak tu nie narzekać? Jak tu nie wołać? Gdzie jest sprawiedliwość? Ale jakoś dziwnie, przełożony nad więzieniem, zobaczył, że Bóg jest z Józefem i dał mu pełne prawa zarządzania więźniami. I pamiętacie takich dwóch blisko Faraona tam wrzucili? Podczaszego i piekarza. I raz się budzą. Wiecie, Józef... Gdybym ja tam był, możliwe bym tak siedział w tym swoim kawałku celi, no a mam więcej przestrzeni, ale cóż by mnie mogło zwolnić od użalania się nad moją sytuacją? Boże, kolejny dzień w tej ciemnicy, w tym więzieniu. Gdzie ty jesteś? A Józef stawał pozytywnie nastawiony, że oto ma pracę do wykonania i kiedy zobaczył tych dwóch nieszczęśników, którzy się obudzili i obaj mieli twarze zmartwione. Wiecie, trzeba było mieć odpowiednie serce, żeby w tej sytuacji widzieć nie siebie
i tą niesprawiedliwość, która mnie spotkała, ale widzieć udręczonego współwięźnia i zainteresować się, co ci się stało, że tak wyglądasz kiepsko. Jak mogę ci pomóc? Wiecie, że to współczucie i to serce zachowane, wolne doprowadziło do tego, że stanął przed Faraonem. Bo wyobraźcie sobie, gdyby ich nie zapytał, gdyby im nie wyjaśnił snu, gdyby oni w końcu nie opowiedzieli to tego Faraonowi, ten jeden podczaszy, który przeżył. Jak ta historia by się potoczyła, nie wiemy. Ale to nam pokazuje, jakim sercem, o jakie serce ty i ja powinniśmy dbać, a troska, zmartwienie ograbią nas, ogołocą nas ze wszystkiego. I zbliżałem się do końca. Wszelką troskę, to jest inny list, pierwszy Piotra, wszelką troskę, nie niektórą, wszelką troskę, złóżcie na Niego swoją, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, na Jezusa, gdyż On ma o was, ma staranie. To słowo ma o nas staranie, to słowo staranie oznacza Jemu na mnie zależy. Ja się dziwię, że Jemu ciągle na mnie zależy. On się nie zniechęca mną, moimi upadkami. Jemu ciągle na mnie zależy. Jemu ciągle zależy na tobie. On ma o tobie, o mnie staranie, dzień i noc. Ale posłuchajcie dalej. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Jest, w naszym tłumaczeniu jest oddane przeciwnik. W języku greckim jest to słowo oskarżający was oszczerca. Bo tam jest użyte przeciwnik wasz diabeł. Diabolos znaczy oszczerca. Oskarżający was oszczerca. Chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Kochani, musimy zrozumieć, że troska, zmartwienie jest orężem szatana przeciwko nam. Diabeł posyła do nas różnego rodzaju ogniste pociski. Strzały niewiary, ale też troskę i zmartwienie. Wyolbrzymia problem. Przez wiele utrapień naszego codziennego życia musimy wejść do Bożego Królestwa. Ale jednego mogę być pewny. Czy wszystko się dobrze układa, czy gdy wszystko się wali, mój Pan jest ze mną. Nasz Pan jest z nami. I nigdy nas nie zostawi, i nigdy nas nie opuści. Jest z nami 24 godziny na dobę. Ale do nas mówi, wszelką troskę złóżcie na Niego. On ma o ciebie, o mnie staranie. Jemu zależy na tobie i na mnie. Ale przeciwnik, ten oskarżyciel, przychodzi i stara się, żebyśmy zwątpili, pogrążyli się w zamartwianiu. Ale jednego mogę być pewny. Pan jest z nami. Kiedy jestem w piecu ognistym, tak jak był z tymi trzema. Pan jest z nami, kiedy będę rzucony do jamy z lwami, tak jak był z Danielem. Pan jest z nami, kiedy będziemy prześladowani, kiedy będziemy gnębieni, albo kiedy będzie wszystko dobrze się układać i będziesz na szczycie swojej kariery. Pan jest z nami i ciągle Go potrzebuje. Bo to, że mogłem gdzieś wysoko zajść, to jest też Jego łaska. Tak? To jest Jego łaska. On dał mi mądrość, On dał mi siły. To jest Jego łaska. On mnie postawił w danym momencie, w tym miejscu, abym był Jego światłem, Jego świadkiem. Ale nie zawsze tak musi być. Ale też jest z tymi, którzy błąkali się z powodu
wiary w Boga. Nie było dla nich miejsca wśród osad ludzkich. I Pan jest z nami nawet wtedy, kiedy jesteś włożony jak prorok Izajasz do pnia drzewa, a ludzie z nienawiści biorą piłę i przeżynają ją na pół. Tylko dlatego, że jesteś wierny słowu Pana. Czy Pan jest wtedy ze mną? Ja myślę, że całe zastępy aniołów wtedy są w pobliżu nas, aby dodać nam siły, dodać nam odwagi, wytrwałości, aby później, kiedy zwycięsko przejdziemy przez to, zaśpiewać niesamowitą pieśń chwały i uwielbienia dla Boga, że zwyciężyliśmy. Pan z Tobą, mężu waleczny. Kochani, chciałbym, żebyś pomyślał przez chwilę i powiedział sobie sam: mężu, niewiasto waleczna, Pan jest z Tobą. Patrzysz na siebie i mówisz: jaki ja tu waleczny. Nie mam sił czasami wstać rano, nie mam sił się pomodlić, nie mam sił zawołać do Boga. A Pan mówi: Pan z Tobą, mężu, niewiasto waleczna, powstań w Jego mocy. I nie pozwól, nie pozwól, aby troski, myśli o przyszłości, o stanie Twojego zdrowia, o Twoje dzieci, o zabezpieczenie finansowe, po prostu możesz wstać i powiedzieć: nigdy się na nim nie zawiodę. Nigdy. Nigdy. Powiem Wam ostatnie wydarzenie i będę kończył. Rodzina chrześcijańska. Nie wiem, czy mieli trójkę dzieci. W każdym razie mieli najmłodszego. Jak opowiadali, czy jak opisywali, kiedy się urodził, to urodził się z uśmiechem na ustach. Cały czas roześmiane dziecko. Szczęśliwe dziecko. Taki brzdąc, który dorastał i pętał się pod nogami taty na farmie. Wszędzie schodził za tatą, aby mu pomagać tam coś trawę, coś tam pogrzebać, coś przy zwierzątkach, na traktorze pojeździć. Takie słoneczko, taki promyczek w domu. Kiedy miał 5 lat. Kiedy ojciec postanowił z nim coś tego dnia zrobić, wziął go na traktorek, a mama pojechała coś dokupić, bo coś im tam brakowało do wykonania ich pracy. Ten motor czy ten traktor się przewrócił. Karetka, szpital i dziecko zmarło. I mówi ojciec do swojej córki: a teraz muszę ci coś powiedzieć o twoim bracie. I chcę, żebyś się trzymała Boga tak mocno, jak tylko możesz. Twój brat nie żyje. Kochani, musimy się trzymać tak mocno Boga, aby żadna rzecz, żadna sytuacja nie była w stanie ciebie i mnie oderwać od Jego obecności i zwątpić w to, że On jest zawsze z nami. Na dobre i na złe. Na dobre i na złe. Ileż to razy ludzie mówią: gdyby Bóg, czy Bóg nie mógł? Dlaczego on się ślepym urodził? Kto zgrzeszył? A ja, wiecie, od niedawna troszeczkę inaczej spojrzałem na tą sytuację. Diabeł sobie pomyślał: ja tą rodzinę dotknę się jej, żeby nie ufali Bogu, to dziecko urodzi się ślepe. Jak Bóg mógł do tego dopuścić? Ale pamiętacie, co Jezus powiedział? On się na to narodził, aby na nim się objawiły. I to, co było złe, to, co diabeł chce zniszczyć, to, co diabeł chce zniszczyć w tobie i we mnie, Bóg ma moc obrócić ku dobremu i dla swojej chwały. I czasami ci, którzy tak wiele wycierpieli dla Jego imienia i pozostali wierni, będą błyszczeć przed Jego obliczem. Bo dali dowód, że ufają Bogu
każdy czas. W każdy czas. Nie troszcie się. Ufajcie. Złóżmy wszelki ciężar i brzemię na Niego. On ma dość mocy, aby Ciebie i mnie podtrzymać. Tak mówi Psalm 50. On ma dość mocy, aby nas podtrzymać, aby nas zachować. Kochani, nasze życie jest jak ułamek sekundy w porównaniu z wiecznością. Tak? Możemy tak powiedzieć. Bóg mówi, wytrzymajcie ten ułamek sekundy, bo później, kiedy wytrwacie, jest wieczna chwała. A chwilowy ucisk, tak mówi Słowo Boże, nic nie znaczy w porównaniu z chwałą, która ma się Tobie i mnie objawić. Muszę wytrzymać ten swój ułamek sekundy. Trudności, ale w tym wszystkim mogę wiedzieć jedno. Mój Ojciec się o mnie troszczy. Jest taka pieśń, tak? Ojciec o mnie troszczy się. Tak, ja wiem, że On się troszczy. Fajnie się to śpiewa, jak wszystko się dobrze układa. Ale zacznijmy to śpiewać, kiedy będą problemy, trudne sytuacje. Podnieś głos z wiarą i zaśpiewaj, mój Ojciec o mnie się troszczy. Czy to jest prawdą? Jest to prawdą? Tak mówi Słowo Boże. On jest z nami zawsze i wszędzie. Gdziekolwiek bym się nie udał, cokolwiek bym nie przeżywał, On jest z nami, chcemy Go uwielbić. Powstańmy, drodzy. Czy masz? Nawet jeśli nie masz odczucia Jego obecności, wiedz jedno, On się o ciebie troszczy. Nawet kiedy wołasz i wydaje się, że i właściwie nie ma żadnej reakcji ze strony Boga, wiedz, że On się o ciebie troszczy. I jest z tobą i nie zapomniał o tobie. Nie patrz na uczucia, patrz na to, co On mówi w swoim słowie. Pan posyła słowo i nie pozwól, żeby troska i sytuacja zadusiły słowo. Oddajmy Mu chwałę. Jest z nami wszędzie i w każdej sytuacji. I to On jest tym, który przeprowadzi ciebie i mnie przez zburzone wody, rzeki i przez ogień, bo On jest Bogiem. Amen.